27 lutego 1933 roku. Tuż po godzinie 21 gmach Reichstagu został opanowany przez ogień, a strażacy zostali wysłani na miejsce. Mimo ich wysiłków większość budynku została zniszczona. O 11:30 pożar został ugaszony. Strażacy i policja zbadali ruiny i znaleźli 20 niespalonych wiązek materiałów łatwopalnych. W czasie, gdy zgłoszono pożar, Hitler jadł kolację z Józefem Goebbelsem w mieszkaniu Goebbelsa w Berlinie. Kiedy Goebbels otrzymał pilny telefon z informacją o pożarze, początkowo uważał to za niewystarczającą historię i odłożył słuchawkę. Dopiero po drugim telefonie poinformował o tym Hitlera. Obaj opuścili mieszkanie Goebbelsa i przyjechali samochodem pod budynek, akurat w chwili gaszenia pożaru. Spotkał ich na miejscu Hermann Göring, minister spraw wewnętrznych, który powiedział Hitlerowi: to jest komunistyczne oburzenie, jeden z komunistycznych winowajców został aresztowany. Hitler nazwał pożar znakiem od Boga. Twierdził, że był to sygnał, który miał oznaczać początek komunistycznej rewolty. Następnego dnia pruska służba prasowa poinformowała, że ten akt podpalenia jest najbardziej potwornym aktem terroru dokonanym przez bolszewizm w Niemczech. Gazety ostrzegały swoich czytelników przed komunistami. Walter Gemp był szefem berlińskiej straży pożarnej w czasie pożaru budynku. Osobiście kierował działaniami związanymi z tym incydentem. 25 marca został zwolniony za przedstawienie dowodów sugerujących udział nazistów w pożarze. Gemp twierdził, że nastąpiło opóźnienie w powiadomieniu straży pożarnej i że zabroniono mu pełnego wykorzystania posiadanych środków. W 1937 roku został aresztowany za nadużycie urzędu. Mimo apelu został uwięziony. Został uduszony w więzieniu 2 maja 1939 roku i właśnie jego zeznania mogą wskazywać na to, że za pożarem stali naziści. Dzień po pożarze Hitler zażądał, by prezydent Hindenburg podpisał dekret Reichstagu w sprawie pożaru. Ten zawieszał większość swobód obywatelskich w Niemczech, w tym wolność słowa, wolność prasy, prawo do swobodnego zrzeszania się i zgromadzeń politycznych oraz tajemnicę poczty i telefonu. Prawa te nie zostały przywrócone za panowania nazistów. Dekret został wykorzystany przez nazistów do zakazania publikacji, które nie są uważane za przyjazne sprawie nazistowskiej. Krótko mówiąc, nie pozwalano mówić, że za pożarem stoją naziści. Była tylko jedyna słuszna narracja. Reichstag spalili komuniści. Hitler po uzyskaniu uprawnień nadzwyczajnych ogłosił, że jest to początek komunistycznego spisku mającego na celu przejęcie Niemiec. Gazety NSDAP opublikowały następnie te sfabrykowane wiadomości. To wprawiło ludność niemiecką w panikę i jeszcze bardziej odizolowało komunistów wśród ludności cywilnej. Dodatkowo tysiące komunistów zostało uwięzionych w dniach po pożarze, w tym przywódcy komunistycznej partii Niemiec pod zarzutem przygotowania partii do puczu. Hitler powiedział wtedy: ci podludzie nie rozumieją, jak ludzie stoją po naszej stronie. W swoich mysich norach, z których teraz chcą wyjść, nie słyszą wiwatującego tłumu. Kampania nienawiści wobec komunistów zaowocowała spadkiem poparcia wobec nich. Wcześniej komuniści zyskali 17% głosów. W wyborach 5 marca 1933 roku poparcie dla nazistów wzrosło z 33% do 44%. Dało to nazistom i ich sojusznikom, Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej, większość w Reichstagu, 52%. Podczas gdy naziści uzyskali większość, nie udało im się osiągnąć celu, którym było zdobycie 55% głosów. Naziści sądzili, że utrudni to osiągnięcie kolejnego celu, czyli uchwalenia aktu upoważniającego, dającego Hitlerowi prawo do rządzenia dekretem, który wymagał większości 2/3 głosów. Jednak kilka ważnych czynników przemawiało na korzyść nazistów. Głównie ciągłe tłumienie partii komunistycznej i zdolność nazistów do czerpania korzyści z obaw związanych z bezpieczeństwem narodowym. Ponadto część posłów partii socjaldemokratycznej, jedynej, która głosowała przeciwko ustawie upoważniającej, nie mogła zasiąść w Reichstagu. W związku z aresztowaniami i zastraszaniem przez
siły hitlerowskie. W rezultacie partia socjaldemokratyczna była niedoreprezentowana w ostatecznym wyniku głosowania. Ustawa upoważniająca przeszła łatwo 23 marca 1933 roku przy poparciu prawicowej niemieckiej Narodowej Partii Ludowej, Partii Centrum i kilku partii reprezentujących klasę średnią. Środek wszedł w życie 24 marca, czyniąc Hitlera dyktatorem Niemiec. Samo wprowadzenie ustawy upoważniającej było bardzo kontrowersyjne. Obrady odbyły się 23 marca 1933 roku w Operze Kroll, gdyż Reichstag spłonął. Szereg SA-manów służył jako straż wewnątrz budynku, czyli bojówki jednej z partii chroniły wszystkich polityków, gdzie chronimy oczywiście w cudzysłowie, podczas gdy duże grupy na zewnątrz sprzeciwiały się proponowanej ustawie. Ludzie wykrzykiwali hasła i groźby pod adresem przybywających parlamentarzystów. Po tym jak Hitler werbalnie obiecał przywódcy partii Centrum, Ludwigowi Kassowi, że Hindenburg zachowa prawo weta, Kass ogłosił, że partia Centrum poprze ustawę upoważniającą. Ustawa została uchwalona głosami 444 do 94, przy czym wszystkie partie z wyjątkiem socjaldemokratów głosowały za. Ustawa upoważniająca wraz z dekretem pożarowym przekształciła rząd Hitlera w de facto legalną dyktaturę. Co ciekawe, Hitler przygotowywał się już do swojego terroru na kilkanaście dni przed faktycznym przejęciem władzy. Dyktatorem został 23 marca 1933 roku, a już 3 marca 1933 roku zaczął rozmyślać, co zrobić z więźniami politycznymi. Aresztowano przecież setki komunistów. Ci nie mieścili się w więzieniach funkcjonujących pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Aby zmniejszyć przełudnienie w więzieniach, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych postanowiło otworzyć obozy, zwane wtedy Sammelager. Pierwszy taki obóz został otwarty właśnie 3 marca 1933 roku w Nora. Jest to wieś w Turyngii w Niemczech. Jedną z pierwszych osób, które trafiły do takiego aresztu ochronnego, był komunistyczny członek parlamentu Fritz Gabler. Obóz znajdował się przy prawicowej szkole wojskowej, która przyjmowała ochotników. Budynki szkolne znajdowały się na byłym lotnisku i składały się z dwóch budynków połączonych jednym długim, niskim budynkiem. Obóz mieścił się na drugim piętrze jednego z budynków i podzielony był na trzy duże pomieszczenia wyposażone jedynie w słomę i koce. Nie było płotów ani drutu kolczastego. Co ciekawe, obóz koncentracyjny Nora nie był administrowany przez SA czy SS, ale przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ponieważ nie było wystarczającej liczby policjantów do pilnowania obozu, jako dodatkowych strażników zatrudniano studentów. W budynku szkolnym utworzono komisariat, w którym przesłuchiwano nowo przybyłych. Komendant stacji mieszkał w pobliskiej willi, nadal nazywanej lokalnie Kommandantenvilla, która od 2003 roku była używana jako karczma. Wszyscy więźniowie Nory byli komunistami, w tym połowa należała do partii komunistycznej. Więźniowie nie pracowali, ale cały dzień spędzali w salach, w których spali, a monotonię przerwali tylko przesłuchaniami oraz rozmowami z nowymi więźniami. Warunki higieniczne były bardzo kiepskie, zwłaszcza że obóz był czasem bardzo zatłoczony. Obłożenie wynosiło średnio 95 osób, a maksymalnie 220. W sumie do czasu zamknięcia obozu internowano około 250 więźniów. Jako ciekawostkę dodam, że więźniowie obozu mogli brać udział w głosowaniach, kiedy jeszcze głosowania były legalne, oczywiście. Był to początek tego, co za chwilę miało stać się zespołem obozów koncentracyjnych. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii oraz kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się, cześć!